Peggy. Znalazłam twój kamyk. Nie chcę go. O, chcesz się pobawić? Nie, robię coś. Ale przyjaźnimy się. Przyjaciele nie zostawiają się tak w ogrodzie. Potrzebuję tu dwójki przyjaciół. Gertie, Otis, czy mnie słyszycie? Przyjdźcie i pomóżcie. Niezły taniec. Bo to świetny rytm. Otis, Gertie, czy mnie słyszycie? Whisper? Whisper, słyszymy cię. Wow, spokojnie, Gertie. Staram się utrzymać ciepło. Gertie, Otis, mam wielki problem. Jak możemy ci pomóc, Whisper? Chodzi o moją Peggy. Naprawdę? O! Na suchy piasek. Czas minął. Widzisz, norka jest tak mała, że wchodzimy do niej na zmianę. Pingwinek, ciepło. Tak, ale pod ziemią jest przyjemnie chłodno. Och, jupi! A? Pingwinek, wii! Hej, to nie twoja kolej. Peggy! Wii! Hej! Monty? Whisper? Peggy robi to, co wszystkie pingwiny. Ślizga się i nurkuje. I właśnie wpadłam na pomysł. Uff, wiedziałem, że coś wymyślisz. Tak? Więcej pingwinów. Co? Pingwiny, czy słyszycie? Przyjdźcie i pomóżcie. Pingwiny, czy słyszycie? Whisper, my cię słyszymy. Co teraz? Wszyscy hop do norek. Jeden, dwa, trzy, już! Ha, Whisper, o co chodzi? Witaj, Whisper. Uch, mały pingwinek. Gorąco. Witaj, Peggy. To jest Katie i Joey. Witaj, Peggy. Joey? Joey się wstydzi. I nie chce się z nikim bawić. Gdy nauczysz go nowej zabawy, pokażę ją przyjaciołom. Jej! Gotów, Joey? Zapraszam tu wszystkich. Peggy i Joey mają dla nas nową zabawę. Stójcie bez ruchu. Skaczesz, Joey? Hej! Śmiało, Joey. Ustaw się za Whisper. Wszyscy skaczą w moją stronę, kiedy się nie patrzę. Gotowi? Już! Mam was! Odpadasz! Peggy wygrała! Ale Peggy nie skakała! Pingwinki chodzą! Jeszcze raz! Dobrze! Hej, Whisper! Witaj, Monty! Hej, szalony smychu! A, tu jesteś, moja maleńka! Jaka pogoda u ciebie na wysokości? Chodź proszę na górę, to o tym porozmawiamy. Dobra. Przepraszam. No, śmiało. A ja się zdrzemnę.
Wow! Wystawałabyś głową ponad naszą norkę! Ha, ha, ha! Zabawne, ale nic nie widzę, gdy zasłaniasz mi oczy. Ojcz, wybacz, maleńka. Bądź tak dobry i podrap mnie za lewym uchem. O, ja nie drapię. Nie moja sprawa. Co się stało, Monty? Tam, skąd pochodzę, każdy ma własne zadania. Surykatka numer 1 drapie. Zamieniają się czasem z numerem 7. Ale dobry pomysł. Otis, wstawaj. Przecież ja nie śpię. Więc podrap swoją żyrafę. No i jak, Gertrudo? O, świetnie, Otis, ale kto ma mnie drapać, kiedy śpisz? No tak, Otis, kto będzie drapał, jak ty będziesz spał? O, nie! Nie mogę spać! Spokojnie! Monty mi podpowiedział. Naprawdę? Kocia pozycja, nogi szeroko, głowa do tyłu, nieźle. Czujesz się jak groźny kocur? Myślę, że tak. Więc zarycz jak kocur. Miau. Ale to zabawne. Wystarczy. Mam was dosyć, wstrętne myszy. Mają nauczkę. Stripes, a co z naszym przyjacielem? O, on też wystraszył się mojego ryku? Nie przestraszyłem się. Jestem smutny. Nigdy nie nauczę się ryczeć tak jak Stripes. Nie umiem dobrze uczyć. Nie martw się, Samson. Tak, odetchnij sobie trochę. Co powiedziałaś? Niech weźmie wdech i nie płacze. No tak, ty bierzesz taki wdech, zanim zaryczysz. Naprawdę? O, nie zdawałam sobie sprawy. Śmiało, Samson! Pamiętaj, stój tak jak lew. Nogi szeroko, głowa w tył i wdech. Weź głęboki wdech. Jeszcze! O! Tak! Jeszcze! Ten tygrys jest straszny! Na szczęście nie jest stąd! A teraz zarycz! Wow! Jest prawdziwy? Monty, pamiętasz Dana? On jest mistrzem w staniu bez ruchu. O, tak. Jej! Nauczysz mnie, jak to się robi? Oczywiście. Weź taki głęboki wdech. Weź. Głęboki. Wdech. Poczuj ziemię pod stopami. Poczuj ziemię pod stopami. Ha, berek. Monty! Och, ojdź. Monty nie umie stać bez ruchu. A to takie proste. Jak on to robi? Słucham mojego bambusa. Ha? Bambus wydaje wiele różnych dźwięków. Słucham i liczę. Jeden bambus. Drugi bambus. Trzeci bambus, czwarty bambus, piąty bambus. Koniec, wygrałem! Ojcze, wybacz. Bo ja słuchałem bardzo szybko. Czego jeszcze mogę posłuchać? Mam tylko ten jeden bambus, niestety. A może pustyni? O, to nie potrwa długo. Tu jest naprawdę dość cicho. Słuchaj. Jeden piach. Drugi piach. Monty! Na mój ogon jest ponury jak beczka robaków. Co się stało? Ktoś zjadł ci kaktusa? Masz piasek w nosie i swędzi? Nic z tych rzeczy, Monty. Colin nie umie się śmiać. Ha! Nie umie? Ha, będziesz się śmiał.
O, a może jednak nie. Pomyślałam, że go rozśmieszysz, Monty. Co? Robiąc o tak? Myślę, że najwyższy czas wezwać posiłki. Siema, Monty, co tam? Wielbłąda trzeba rozśmieszyć. I to wasze zadanie, aby tak się stało. No problemo, nic już nie mów. Gotowi? Tak, dalej, Monty. Dalej, Colin. Dasz radę. Nie mogę. Łap! O, trafiłeś! Łap! Stój i pomóż! Yo! Wybacz, Whisper, słonko. Kev, czy pomożesz mi z tym kokosem? Ale gdzie on jest? Co? Ten kokos? Tak! Zaniesiesz go Montiemu, proszę? Pewnie! Monty! Widziałeś Otisa i Gertie? Nie, absolutnie ich nie widziałem, ani nikogo innego też nie, ale przydałby mi się koń. Koń? Tak, no wiesz, patataj, patataj. Herbert, czy mnie słyszysz? Przyjdź tu i pomóż. Herbert! Piękny koń! Ruszaj przed siebie, robota czeka! Gdzie ten przyjaciel Montiego? Zawołam Stripes. Dotrzyma mi towarzystwa. Stripes, czy mnie słyszysz? Przyjdź tu i pomóż. Dan! Ty też jesteś! Monty organizuje przyjęcie niespodziankę i czekam na jego przyjaciela. Dan, a może pójdziemy i rozejrzymy się tu trochę? Ale co z tym przyjacielem Montiego? O, świetnie. No dobrze, nazywam się Herbert. No, jesteś kucykiem olbrzymem. O, nie, nie, skąd? Jestem koniem, wielkim i powolnym. I chciałem was zabrać na przejażdżkę. Ale możemy pospadać. Jeszcze nikt nie spadł z mojego grzbietu. Więc będziesz na nas uważał? Tak, kolego. Może spróbujemy? Tak! Wyciągnij już głowę, Herbert. O nie. Utknąłem, Whisper. Jedziemy! Jazda! Jazda! Teraz ja! Ja chcę! Ale biedny Herbert utknął! Uwaga! Wszyscy go łapiemy! Raz, dwa, trzy i już! I nic z tego. Potrzebny nam ktoś bardzo silny! Tak, Herbert! Ale on utknął! Monty! To rozwiązanie! Czyżby? Mały, możesz połaskotać jego nos? Gili, gili, Herbert! Łaskoczę! Przestań, albo... Kichniesz?